W Polska mówi, rozmawiamy dziś o miłości, a ze mną aktorka filmowa, teatralna Marta Król. Witam Ciebie. Witam, dzień dobry wszystkim. Marto, chciałbym Ciebie zapytać o miłość, o taką miłość z Twojego dzieciństwa. Czy Ty pamiętasz te pierwsze swoje uczucia, do kogo były kierowane? Mam takie poczucie, że no oczywiście do rodziców, ale też mam takie poczucie, że byłam dosyć mocno związana z moim tatą od dzieciństwa, który wieczorami śpiewał mi piosenki. Jak sobie dzisiaj przypominam, to były takie piosenki dosyć, może nie dla dzieci, bo one były z czasów jego studenckich. Czasem mi śpiewał jakieś harcerskie, śpiewał mi o ułani, ułani. I pamiętam, że jakoś tak się czułam bardzo bezpiecznie wtedy. I pamiętam też, że podróżowaliśmy, jeździliśmy często w góry, w Beskidy. I tam chodziliśmy na ogniska. I potem też śpiewaliśmy, że jakoś też ta miłość, którą odbierałam właśnie od taty wtedy szczególnie, to była związana z tym, że on mi śpiewał. Śpiewał, nosił mnie na rękach. Ona żyje na barana. I pamiętam też, że taki miałam obrazek mam, że często udawałam w samochodzie, że śpię, specjalnie, żeby mnie tato wyjął z tego samochodu, przeniósł do domu, rozebrał, albo mama, żeby mnie rozebrała i potem już spałam do rana, ale oczywiście nie spałam, tylko udawałam, tylko chciałam, żeby on mnie tak przeniósł i zauważyłam, że moje dzieci robią to samo, zwłaszcza te najmniejsze. Z Twojego punktu widzenia, jak ważne jest to, abyśmy swoim dzieciom na tym etapie właśnie tych pierwszych lat dawali jak najwięcej miłości? Czy to w naszym życiu, takim później dorosłym, ma duży oddźwięk? No ja myślę, że to jest absolutnie najważniejsze. Znaczy, dzieci nie potrzebują tak bardzo nowych zabawek, zajęć dodatkowych, podróży zagranicznych, jak miłości. I ta miłość jest po prostu czymś najważniejszym. Myślę, że w ogóle dziecko się nie rozwija, jak nie jest kochane. Zresztą są takie badania robione. Było kiedyś na dzieciach, które noworodkach, które nie były tulone, czy nawet to było chyba robione wcześniej na myszach, które po prostu zdychały. Więc dotyk, czułość, bycie, poczucie bezpieczeństwa, taka bliskość to jest po prostu coś najważniejszego i myślę, że to jest w ogóle bez tego się nie da rozwijać. I oczywiście, jeżeli my nie jesteśmy napełnieni tą miłością w dzieciństwie i mamy ich braki, a bardzo wielu z nas to ma, no bo w takim żyjemy społeczeństwie i może mniej jest takich szczęśliwców, którzy od małego mieli tą pełnię miłości, to te braki możemy gdzieś szukać, ale też myślę, że no w tym życiu dojrzałym wiele rzeczy możemy się nauczyć i możemy jakoś przepracować, możemy tą miłość sobie obudzić, bo nawet jeśli człowiek ma jakieś trudne przejścia, czy nawet traumatyczne, to jest zdolny do miłości. Ja wierzę, że wszyscy są zdolni do miłości. Czy ty pamiętasz taką miłość, powiedzmy, swoją pierwszą w szkole podstawowej, czy jeszcze może nawet wcześniej? Nie wiem, czy uczęszczałaś do przedszkola, czy do zerówki? Ja się kochałam w Johnny Deppie i miałam jego taki plakacik powieszony na drzwiach. Jak się te drzwi zamykały, to ja widziałam, jak leżałam w łóżku i patrzyłam. I to była taka platoniczna miłość. I miałam wiele takich platonicznych miłości. W takim chłopaku, pamiętam, w 8 klasie się kochałam, czy nawet w 6, potem 7, 8, ale nigdy mu tego nie powiedziałam, także... Pamiętasz jego imię? Łukasz. Pamiętam, tak, pamiętam. Później był Paweł też, taka platoniczna miłość, same platoniczne. I tak naprawdę myślę, że taką moją największą miłością jest mój obecny mąż. I czekałam na niego długo. Jakoś się nie śpieszył, więc trochę już byłam zła na niego i niecierpliwa, że się nie pojawiał. No w końcu jak się pojawił, to miałam poczucie, że to jest ta osoba. A jaka jest recepta na udany związek Marty? Na mój udany związek? Tak. No bo recept nikomu nie będę dawać, bo myślę, że każdy może sam szukać tej recepty dla siebie. I ja też myślę, że ja nie mam takiej recepty. Znaczy mogę powiedzieć to, co robię i co mi się sprawdza.
Myślę, że miłość to jest proces i że to jest oprócz tych namiętności i różnych tych fajerwerków, które są na początku często, ale myślę, że warto je też pielęgnować, żeby ta namiętność cały czas była, to oprócz tego bardzo ważna jest przyjaźń. My się z Marcinem przyjaźnimy, to jest chyba najlepszy przyjaciel. I dużo rozmawiamy o tych rzeczach trudnych, o tych też takich. Myślę, wydaje, że rozmowa dla nas jest bardzo ważna. Szczerość w tym, zaufanie. I takie poczucie, że jakby on ma też swoje życie i ja mam swoje życie, że mamy taką przestrzeń dla siebie. I akurat mi to odpowiada bardzo i myślę, że jemu też, że to jest takie dwa kosmosy, które gdzieś razem jak są, to są blisko siebie, ale też mają swój świat, że nie musimy się jakoś tak scalać i być razem cały czas. I czyli takie poczucie wolności. Ty nie uważasz, że w dzisiejszych czasach ta miłość trochę się tak defrauduje, że mnóstwo związków się rozpada? Czy według ciebie będzie lepiej, czy to idzie w takim właśnie kiepskim kierunku? Nie wiem, co może być tego powodem? Zbyt mało ufamy sobie? Ja myślę, że ludzie chcą za szybko i za dużo i jakby tak denerwują się na takie rzeczy, które nie są zbyt istotne. Ale też wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, bo wydaje mi się, że dojrzały związek, taki trwały, można stworzyć wtedy, kiedy człowiek jest w miarę sam ze sobą jakoś dojrzały i poukładany i wie, czego chce. I nie musi być z drugą osobą, tylko po prostu chce być z tą drugą osobą. Jakie piękne słońce wyszło, bo mówimy o miłości. Prawda. I to jest oczywiście jakiś taki ideał, ale w ogóle ideałów nie ma. I to po pierwsze trzeba zapomnieć o tym, że jest coś idealnego i my nie jesteśmy idealni. Możemy mieć jakiś taki swój kierunek, w którym idziemy. Fajnie, żeby to był ten sam kierunek tych dwóch osób, podobny, żebyśmy się razem inspirowali. No ale tak naprawdę no, nie ma ludzi idealnych i wydaje mi się, że często jest problem w komunikacji, w tym, że my nie mówimy, co nas boli, albo na przykład co byśmy chcieli. Często są takie proste rzeczy. Wydaje mi się, że bycie w związku nie jest aż tak trudne, jak się wielu osobom wydaje. Ale trzeba całkiem chyba dobrze, intuicyjnie szukać tej właściwej osoby, z którą się czujemy dobrze. Tak w sensie na luzie. Że to nie jest jakaś taka spinka ani na luzie, ale też wydaje mi się, że to zaufanie jest strasznie ważne. Znaczy, że ta osoba druga, czyli przecież ja też popełniam błędy. I myślę, że takie ważne rzeczy, o których często zapominamy, to jest to, żeby mówić sobie takie słowa i żeby ich używać na co dzień, jak proszę, dziękuję, przepraszam. Czy wartości, które powinniśmy mieć, czy one w jakiś sposób według ciebie na przykład zanikają? Czy powinniśmy sobie w związku w tej pierwszej fazie, kiedy jest namiętność, szczerze ze sobą rozmawiać, czy powinniśmy udawać, że jesteśmy najpiękniejsi, najmądrzejsi? Znaczy ja myślę, że każdy związek jest inny i każdy inaczej się zaczyna. Niektóre związki się zaczynają od wielkiej namiętności, potem bańka pryska na przykład, a niektóre się zaczynają od przyjaźni. I myślę, że każdy wie, co najbardziej lubi i co jest dla niego ważne, ale najfajniej, żeby jeśli chce się zbudować związek taki trwały, długi, nie jest to przygoda, powiedzmy na chwilę, bo może ktoś chce tak żyć, więc to jest jego wybór absolutnie. No to myślę, że te wspólne, takie ważne rzeczy, które się w życiu gdzieś wyznaje, fajnie, żeby podobne. To znaczy mój partner czy mąż może na przykład lubić samochody, ja lubię motory albo konie. On może, to nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że na przykład oboje marzyliśmy o domu, o rodzinie, o dzieciach. No i jak na samym początku para się spotyka, czy dwie osoby się spotkają i jedna z tych osób marzy o tym, żeby być rodzicem, a druga w ogóle od tego nie chce, no to wydaje mi się, że ciężko na takim związku budować, bo jedna z tych osób będzie cierpiała.
Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Życzę dużo miłości. Proszę pozdrowić męża. I... Dziękuję bardzo. Ja nie chciałam się jakoś mądrzyć o tej miłości, bo myślę, że każdy gdzieś tam swoją receptę gdzieś powinien znaleźć. I ja mówię o swoim doświadczeniu. I jedno chcę powiedzieć, że na pewno warto wierzyć, że to jest. I warto wysoko mierzyć. Znaczy, warto mieć marzenia też w tej sferze miłości. Warto słuchać takich doświadczeń. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Moim Państwa gościem była Marta Król, aktorka filmowa i teatralna.